Siema, tutaj Kamil 333. Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie szybką pytanią z Tomiaka. Także zapraszam do oglądania. No to do budowy tej stojanki potrzebujemy 5 sloków, jedną przewodną pochodnię, trochę redstone'a, kilka przekaźników. Do tego będziemy sobie potrzebować jedną dźwignię oraz jakiś blok, który nie jest odkopany. Do tego potrzebujemy również 2 wiaderka wody i 1 wiaderko wody. Jeszcze zapomniałem o kubłetce. Kubłetka to jest potrzebna. Jest to więcej. A to tak. Płacimy sobie 5 tłoków. 1 po drugie. Teraz budujemy sobie zbiornik na wodę. Z jednej i drugiej strony. Kładziemy sobie tutaj i tutaj płytki, by można było tą wodę uzupełnić bez rozwalania tej stonianki. Tutaj sobie można zamontować, bo jak wylejemy tutaj w tym miejscu i w tym miejscu wodę, by woda się nie wylała. Teraz to trzeba ładnie wszystko obudować. Tutaj i tutaj. Chodzimy sobie to tutaj na górę. Nad zbiornikami wody tutaj. Tutaj trzeba też postawić jeden blok tutaj. Teraz wlewamy sobie na środku tej stoniarki wiadro z lawą. Może o tutaj. Czekamy, aż lawa zamieni wodę w stona i schodzimy na dół. Każdy z tych tłoków podłączamy przekaźnikiem. Przekaźniki łączymy redstone'em. Redstone wyciągamy tutaj z dala od naszej stonianki. Kładziemy sobie tutaj blok kamienia. Na blok kamienia kładziemy sobie czerwoną kamienię. Ja nie będę tutaj jeszcze podłączał do stonianki. Tutaj pod czerwonym kamieniem kładziemy sobie pod nogę czerwonego proszku. Kładziemy sobie 4 repeatery. Wtem 2 ustawiamy na fulla opóźnienie, a drugie 2 dajemy na 2 kliknięcia. Dobra, teraz łączymy to wszystko tutaj z tym czerwonym. Tutaj jest to czerwony pochodnie. I mamy prosty zegar zbudowany. W razie czego, bo dużo osób będzie pewnie korzystało na serwerach z tej stoniarki, można sobie zrobić wyłącznik tego zegara. Wystarczy tutaj odgałęzić troszkę, postawić tutaj kamyk i postawić tutaj dźwignię. Wystarczy, że kliknięcie dźwignię, zegar automatycznie przestaje nam działać. Ale nam zaraz sobie zegar działa. Jeżeli mamy już tutaj to zbudowane, kładziemy sobie czerwony proszek i ma to wszystko rozwiązać. Patrzymy na ekran. Jak widać, co wychodzi nasz stop. Jak widać, działa. Teraz możemy na chwilę zastopować nasz zegar działający i żeby sobie kopać kamyk, który jest ograniczony, wystarczy tutaj rozwalić troszeczkę, kopać się jedną kamyk. Tutaj wlewamy sobie tutaj wiaderko z wodą. Włączamy sobie zegar. Bierzemy do łapki jakiś kirok. W moim przypadku oczywiście będzie nieprzytomny. Padamy sobie tutaj w dół.
postawiamy w sterowaniu przeatakuj niż zamiast przycisk myszy, damy sobie przykładowo spację, tam gotowy, powrót do gry i teraz wystarczy naciśnę spację, albo nawet zablokuję spację i mogę sobie awczeć i kopać kamień. Jak widać, kamień wysiłanie do mnie spowoduje. No teraz z mojej strony, dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, przyciskam. Jeżeli przydał Ci się mój poradnik, zostaw subskrypcję oraz daj mi lajka. Dzięki. Cześć. All you have to do is get some good grass and roll it every day for 600 years.